Złote Przęboje. Dzień dobry, jestem Stefan. Chciałbym wkręcić syna Damiana. On się stara o przyjęcie do Straży Granicznej. Chciałbym, żebyście jemu przeprowadzili wstępne szkolenie. Zlecenie przyjęte. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułkownik Jerzy Ślam, Straż Graniczna. Rozmawiam z Damianem. Tak, tak, to ja. Mamy wniosek konkretnie o to, że chciał pan przystąpić do Straży Granicznej. Mhm. Wstępnego szkolenia nie było, jak zakładam. Nie było. Nie było. Dobrze, to zacznijmy już teraz właśnie wstępne szkolenie. Orientuje się pan w topografii terenu? Mniej więcej tak. Dobrze. Proszę wziąć ciepłe ciuchy, a przy okazji telefon komórkowy. Za 5 minut jest pan na dole i dalej pana pokierujemy, co robimy. Tak, są? 5 minut minęło. Gdzie pan jest? Jestem pod blokiem. Do pierwszego kościoła proszę dobiec w jak najszybszym czasie. Ile mam panu dać czasu? 4 minuty. Ma pan 3,5 minuty, zaraz dzwonię. Dziękuję. No jestem pod kościołem. Jakim kościołem? Najświętszej Maryi Panny. Dobrze. Teraz będzie pan biegł razem z nami. Pokierujemy pana topografię miasta pan kojarzy. No dobrze, gdzie jesteście? Najpierw biegniemy prosto, później pierwsza uliczka w lewo. Gdzie pan jest? Właśnie mijam kościół, dochodzę do uliczki, skręcam w lewo. Przy okazji, 62 minus 32. 62 minus 32, 30. Błąd. Imię matki? Danuta. Imię ojca? Stefan. Po co pan się stara do Straży Granicznej? Ponieważ chcę służyć tam. W jakim celu? Aby strzec granicy państwowej RP. Godna postawa obywatela, pochwalam. Teraz w prawo. Tak, teraz w prawo. Co pan widzi przed sobą? Renault Megane, coupe czarny i Lublin żółty służby drogowej. Niech pan zgadnie, w którym samochodzie jesteśmy. No właśnie rozglądam się. Pytałem, niech pan zgadnie. Stawiam na Lublina. Błąd. Nie ma nas tam w ogóle. Biegniemy dalej. Proszę teraz szybko biec do domu. Do domu? Tak, z powrotem do domu. Ma pan jeszcze siłę? Mam. To niech pan szybko biegnie do domu, może pan się jeszcze w radiu usłyszy, bo ja dzwonię z Radia Złote Przeboje i to jest żart. Aha. Super, fajna zabawa. No pewnie, że fajnie.